Imieniny Gniezna w tym roku będą obchodzone 23 i 24 kwietnia. W miejskiej przestrzeni z tej okazji pojawi się uliczny jarmark oraz inne atrakcje, które tradycyjnie będą towarzyszyły temu wydarzeniu. Ogromnie się cieszę, że po 2 latach, kiedy w czasach tych pandemii były one w bardzo minimalnym zakresie, możemy wyjść, świętować nie tylko uroczystości religijne, które przypadają 23-24, a więc Święty Wojciech, patron naszego miasta, ale przede wszystkim możemy też wspólnie się bawić, aby przyciągać turystów i mieszkańców na naszych ulicach Chrobrego, Sienkiewicza i Mickiewicza, ponad 120 straganów. Tak jak to bywa na takich odpustach, pewnie ze wszystkim, ale również nie tylko z przedmiotami do zakupu, ale również z żywnością, bo będą food trucki. Tak jak wspomniałem, troszeczkę inaczej, ze względu na przebudowę Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Łubieńskiego, ta ulica zostanie wyłączona i tutaj nie będzie akurat tego odpustu. Odpust 120, tak jak powiedziałem, 120 stoisk na tych trzech ulicach, Chrobrego, Mickiewicza, Sienkiewicza. Serdecznie zapraszam, wierzę, że pogoda będzie i wierzę, że tu mnie gnieźnianie i odwiedzający nawiedzą to miejsce. Imienin Gniezna nie byłoby bez festiwalu Adalbertus i słynnego już Wojciacha. Tutaj na placu, na którym się znajdujemy, stanie scena i chcemy o godzinie 11:23, czyli w imieniny samego Wojciecha, rozpocząć ten przegląd i przeprowadzić go, ciesząc się, że on wraca z powrotem tutaj jako jedno z wydarzeń świętowania imienin miasta i odpustu świętego Wojciecha. Oprócz tego też przypominamy gnieźnianom, turystom, pielgrzymom i ludzi, którzy odwiedzą w tym czasie Gniezno, że będziemy mogli w wybranych punktach, gdzie trwa również nabór, jeżeli chodzi o gastronomię i sklepy spożywcze, będą dostępne Wojciacha w okresie troszeczkę nawet dłuższym, po okresie już samego świętowania. Będą one do nabycia w sklepach i punktach handlowych centrum miasta Gniezna. Przypomnijmy, że ulicami Gniezna w sobotę wieczorem i w niedzielę z rana przejdzie procesja z relikwiami świętego Wojciecha oraz obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej, a w katedrze zostaną odprawione uroczyste nieszpory.